Witajcie, z tej strony Dawid, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy wraz z wilgotnym głupikiem przed jego akwarium 200 litrów. Wilgotny głupik może się przywitać. Cześć wszystkim, wilgotny głupik z tej strony. Tak jak słyszeliście, jesteśmy dzisiaj znowu we dwójkę przed moim zbiornikiem 200 litrów, a że odcinek jest rybki na jego kanał, więc dzisiaj, ze względu na to, że kiedyś dostaliśmy komentarz, że ja trochę za dużo gadam i wydziedziczam rybkę z jego własnego filmu, więc że jest to film jego, to on dzisiaj będzie gadał więcej niż ja, przynajmniej tak postaram się zrobić, więc oddaję mu głos. Tak, no to możemy zacząć odcinek, tylko jeszcze wam powiem, na czym ten odcinek będzie polegał. No to już wam śpieszę odpowiedzią, że dzisiaj będzie odcinek z roślinami, w tym 200 litrów akwarium, jakie te rośliny jest zaopatrzone, w jakie rośliny, dlatego możemy zaczynać, a teraz od tej strony, bo o Anubisie czy Anubiasie. No to tak, Anubias. Najlepiej go nasadzić właśnie na korzeń, tak jest najlepiej, bo musi być też tak ułożony, żeby jego korzenie były po prostu, żeby wyrastały w dół, tak jak na przykład widzicie tutaj na przykładzie właśnie wilgotnego głupika, bo jak właśnie nie będzie tak wsadzony, włożony, no to niestety będzie nam gnił, dlatego no nie chcemy tego, żeby nasza roślinka nam gniła. A teraz może trochę wilgotny głupik się opowiedzieć o roślinach, co on miał powiedzieć, a za chwilę jeszcze ja dołożę swój głos. Do tego możesz zacząć, wilgotny głupik. Tak, także jak widzicie, oprócz tego Anubiasa, o którym już przed chwilą Rybka wspomniał, mamy w tym akwarium również kryptokorynę niskopienną, ale to o niej za chwilkę więcej informacji douzupełnia wam Rybka, a ja może skupię się na kryptokorynie wysokopiennej, czyli tych dużych liściach tutaj, które wyglądają poniekąd jak taka mini wodna wierzba płacząca. A więc tak, jest to roślina bardzo prosta w utrzymaniu, jedna z najprostszych. Jest to roślina, którą już jeżeli kupujemy, to w jej wypadku korzenie wsadzamy w podłoże i ona właśnie najlepiej się czuje z korzeniami cało zanurzonymi w żwirku. Także warto o tym pamiętać i po prostu do takiego żwirku ją wsadzić. Dobrze przykryć korzenie. Jak ją posadzimy, to jeszcze lekko pociągnąć ku górze, żeby te korzenie się nam ładnie wyprostowały, nie były pomięte, pogięte. Wtedy ta roślina bardzo ładnie również się nam wtedy ukorzenia, bardzo ładnie nam wtedy rośnie, szybciej się aklimatyzuje i nie mamy za długo tego czasu oczekiwania, aż roślina się przyjmie nam w podłożu. Oczywiście, co niektórzy jeszcze roślinom, jak jej sadzą do akwarium, to przycinają delikatnie zmarszczone, jakby to powiedzieć, takie przyniszczone korzenie, skracają. Podobno to pomaga. Ja też tak właśnie zacząłem robić, że delikatnie te najgorsze takie korzenie, najbardziej zmaltretowane przewózką, przycinam i wsadzam i roślinka wtedy nam lepiej startuje. Ponadto z roślin jeszcze mamy tutaj moczarkę. Podobno też dość prosta roślina w hodowli, która niekoniecznie akurat tutaj u mnie, w moim przypadku ona żyje, ale tutaj się troszkę rozrosła u mnie. Moczarka to jest to tutaj, więc mam nadzieję, że u mnie będzie, bo tak wszyscy źródła podają, że jest to dość prosta roślina, ale mi nigdy z tą rośliną nie wychodziło, więc zobaczymy, jak to teraz będzie wyglądało. A teraz już oddaję głos Rybce Ety, bo on właśnie śpieszy do was z informacjami odnośnie tej panienki, jaką jest kryptokoryna niskopienna. Okej, czyli jesteśmy przy tej oto roślinie. Jesteśmy przy roślinie kryptokoryna niskopienna. Tu jest właśnie niskopienna, a tu jest wysokopienna. Niskopienna, wysokopienna. Wysokopienna już wilgotny głupik omówił, dlatego teraz niskopienna. Dlatego mogę zacząć, że jej liście mogą rosnąć od 10 cm aż do 30 cm, ale też to od warunków akwarium zależy, no ale to już mniejsza. Ale też od warunków akwarium zależy to, i od światła, jakie ta roślina ma liście, czy bardziej zielonkawe, brązowe, jakieś może nawet czerwone, ale to już w sumie wątpię. Na przykład tutaj moja kamera tego nie załapuje, ale bardziej w środku ma takie brązowe, no nie załapuje. W kamerze jest cała
cała zielona, ale te rośliny tutaj ma bardziej zielonkawe, a w środku tutaj bardziej ma brązowe, dlatego no zależy jakie po prostu warunki akwarium i światło ma ta roślina. I jeszcze zapomniałem dodać, że też rośliny muszą mieć danej temperatury, jak dobrze czytałem w akwarium. Wilgotny głupik może to potwierdzić, może, czy nie potwierdzić? Wydaje mi się po prostu, że dla rybek takich, na przykład, to zależy głównie od tego, jakie ryby mamy w akwarium, ale generalnie większość roślin to jest to rośliny też pochodzące raczej z ciepłych rejonów, więc raczej 25 stopni dobrze jak mają, ale ja raz też miałem w akwarium tam bez grzałki, dawniej też miałem takie jedno akwarium i na przykład krytokoryna wysokopienna właśnie w nim była i też jakoś tam sobie radziła i też nie było żadnego problemu, ale raczej są to też rośliny z ciepłych tam krajów, ciepłych wód, więc raczej uważam, że warto jednak jak większość ryb dogrzewać, tak i roślinki raczej też. A tak, no i ja już oddaję pałeczkę wilgotnego głupikowi, no i może trochę powiedzieć o tej oto moczarce. Dlatego jak coś wiesz, to możesz coś tam powiedzieć. Moczarka, bo tutaj przedtem zacząłem właśnie o tej moczarce. To moczarka jest to roślina, jak widzicie, która jest dosyć długa. Naprawdę potrafi mieć dosyć duże, długie te łodygi. Także tutaj dla moczarki również dużo miejsca raczej w akwarium potrzeba. Wiadomo, jakieś tam jedne, dwie łodygi to nawet w akwarium tam 11 litrów czy tam 20 parę sobie poradzą, ale już chcemy mieć taką większą kępę moczarki, to raczej warto zadbać o to, żeby to akwarium miało przynajmniej, tak myślę, z 60, tam 70 litrów, no bo jest to jedna roślina, która rośnie dosyć długa i bez oporu. I jest to dla tej rośliny, zauważyłem, obojętne, czy ją raczej położymy do żwiru, czy ją położymy raczej przy tafli wody, ona sobie poradzi zarówno wbita w podłoże, jak i raczej położona tak jak u mnie na lustrze wody. Tak. Jeszcze coś chciałeś powiedzieć, bo ci trochę zabrałem głos? Na razie chyba nie. To okay. Twój odcinek. Tak, no. Dlatego ja tak pokazuję, że ta roślina w ogóle nie ma w ogóle żadnej łodygi, ale tutaj jak zejdziemy trochę niżej, to widzimy, tutaj jest dosyć trochę dużo łodyg i ona jest wkopana w ziemi, ale kiedy widziałem te pierwsze akwarium, znaczy pierwsze akwarium, kiedy... Przepraszam, że się ci wtrącę, ale te łodygi, co pokazujesz, to tam jest druga akurat kryptokoryna wysokopienna i to jej łodygi są wbite w ziemię. Serio? No popatrz, widzisz, tam jest kryptokoryna, która wychodzi, widzisz, jeden się idą w tę stronę, drugi idą w tę stronę. Ale korzeń to jest bardzo ciekawe, bo nawet moczarka u mnie wypuściła jeden korzeń, który jest tutaj. O. A czyli trochę się myliłem, ale tak to by wyglądało. Jeszcze wilgotny głupik może opowiedzieć o tych takich małych roślinkach, co tu ma z przodu akwarium. Te jeszcze co tutaj coś tam wyrasta. I tam, ale to już wilgotny głupik może tam więcej powiedzieć o niej. W sumie akurat o tych roślinach nie mam co mówić, bo to jest wszystko to samo, tak jakby to kolejna niskopienna, więc to już omówiłeś. Tak, tak, to jest to samo. To jest wszystko to samo. Czyli to ona tutaj może się tak rozrastać? Tak, ona się rozmnaża właśnie tak, że ona wypuszcza sobie kulkę, taki długi korzeń. Po prostu w ten sposób, mniej więcej, czy tam w jakąkolwiek inną stronę od żwiru i po prostu ze żwiru wychodzą takie jak młode pędziczki, jak widać tutaj, w ten sposób się ta roślina rozmnaża. Dodatkowo o tą tutaj może zapytasz, jest to nużaniec. U mnie w akwarium akurat nużańce tak średnio lubię użyć, przynajmniej w tym akwarium. Mam u swoich dziadków w domu głupikarium i w tym głupikarium po prostu nużaniec przycinam i ostatnio był po ostrym cięciu, bo generalnie ryby nie miały gdzie pływać. Ale będzie odcinek na moim kanale, być może jutro z tym głupikarium. To kto jest ciekawy, zapraszam również do siebie. Także tak by to wyglądało. Nużaniec również rozmnaża się w ten sposób, że nie wiem, czy to będzie widać. Widać. O tu, no, nie wiem, po czym nie uciekłeś z kadrem. Tutaj widzicie? Taka mini siatka, taki mini jakby łodyżek. To tak samo się rozmnaża właśnie jak kryptokoryna, że wypuszcza taki długi pędzik i z tego po prostu wyrastają nowe jakby kulki
i jest to nowy nurzaniec, w ten sposób się rozmnaża. Roślina ta tutaj troszkę taki badyl, który akurat labeo zasłania, możesz to pokazać. To jest jakaś ludwigia, jak mi się dobrze kojarzy. Ona akurat w tym momencie jest marna, ale ona ma takie sezony. Ona raz jest ładna, potem trochę zmarnieje, później znowu jest ładna, także to ona ma takie po prostu pomysły. Czasem ma depresję, a czasem nie. I zależy od humoru, po prostu, czy ma ładne liście, czy jest podrośnięta, czy nie jest podrośnięta. Ale generalnie pomimo tego, że to tak wygląda, ona dalej sobie tutaj żyje w tym akwarium. Tak, no i większość, znaczy nawet wszystkie rośliny tutaj w tym akwarium omówiliśmy. Jak mówiłem też na początku, nie chcę robić takiego dużego odcinka, ale jeszcze nie będę go dokończył, ale na taki bonusik, na koniec odcinka możemy nakarmić właśnie te oto rybki. Dlatego wilgotny głupik może już otwierać pokarm i za chwilę się widzimy ponownie. Także słuchajcie, nakarmimy sobie teraz moje skalarosy. Słuchajcie, jakby ktoś chciał do swojego zbiornika skorzystać z roślin jeszcze takich powierzchniowych typowo, które leżą na lustrze wody, to jest tutaj bardzo fajna oferta. Jest taka rożdżyca, rożdżyca się nazywa ta roślina, rożdżyca rutewkowata, i ona jest rośliną typowo powierzchniową, na lustrze wody się ją kładzie i ona sobie żyje, ale również możecie tą rożdżycę, jeżeli ktoś lubi i ma naprawdę mocne światło, może ją sobie również wbić w podłoże, nic się tej roślinie nie stanie. Dodatkową rośliną, na która jest bardzo fajna i dobrze się czuje na lustrze wody, jest rzęsa wodna, tylko ostrzegam, że rzęsa wodna potrafi się tak strasznie rozrosnąć, że może wam zrobić totalną ciemność w akwarium i reszta roślin nie dostanie światła totalnie, więc tutaj myślę, że no naprawdę raz w miesiącu, jak macie rzęsę w akwarium, to musicie ją srogo przyplewić. Tak, no to teraz jeszcze widać, jakby w akwarium pada śnieg, ale jeszcze kilka miesięcy trzeba poczekać, żeby taki śnieg za oknem był, ale to może nie w tym odcinku, bo skalareczki, labeosieńczki, kosiareczki, glonojadeczki i kidyseczki sobie jedzą, a my może... W ogóle zapomniałeś chyba dodać, że kupiłem nowe skalary, jak chcesz o nich powiedzieć. Tak, już my nagrywaliśmy odcinek nawet o nich. Nowych skalarach, naprawdę? Tak. O kurczę, to mnie zaskoczyło. No, chyba nagrywaliśmy już, dlatego... A jak nie, to przypominamy, że kupiłem 3 nowe ostatnio skalary. I jak widzicie, już tutaj u mnie są, nie wiem, jutro będzie chyba 3 tygodnie albo 4 i już sobie troszeczkę ogólnie podrosły u mnie. Tak, no to wilgotny głupik może się pożegnać. Także z mojej strony to na tyle by było. Mam nadzieję, że rybce filmu dzisiaj nie ukradłem, ale dajcie znać w komentarzach, czy wystarczy, jak tyle występuje w jego filmach, czy dalej mam się jeszcze trochę przymknąć, więc dajcie znać, co sądzicie, czy ten film, jak chodzi o mniej mojego gadania, a więcej rybki, był trochę lepszy niż ten, pod którym dostaliśmy od rybki w wiadrze lekki ochszar. Więc słuchajcie, z mojej strony to tyle. Ja się z wami żegnam. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku na kanale. Albo rybki, albo moim. No to co? Muzyczka pstryk, jak już w ostatnim odcinku to ja mówiłem. No to co? Ja też już będę się z wami żegnał. No to co? No to co? Ja już się będę z wami żegnał i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!